Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam książkę Agnieszki Mieli Dzieci starych bogów. Mamy świat typowo fantastyczny, a raczej z tych mediewistycznych niż z tych współczesnych, gdzie starzy bogowie zostają wyparci przez wiarę w jednego boga. Ze starymi bogami wiążą się stare rody, które są w tych czasach, w których rozgrywa się akcja książki, prześladowane. Na początku książki Bertram zostaje wysłany przez swojego ojca, aby zabić lisa z Laesilnen, który okazuje się być ojcem Aine. Sprawy przyjmują jednak zupełnie inny obrót i w konsekwencji czego Aine i Bertram zaczynają traktować się jak rodzeństwo. Jest ona od niego trochę młodsza, więc po prostu traktuje ją jak swoją młodszą siostrę. Losy naszych bohaterów splatają się ze sobą i rozplatają. Mamy przeskoki w czasie, które prowadzą nas od czasu, kiedy Aine była małą dziewczynką, do czasu, kiedy została dorosłą kobietą. Aine, dziewczyna o gorącym temperamencie, która lubi mieć swoje zdanie, którą zawsze pociągały bardziej na tamte czasy męskie sprawy i która próbuje przypodobać się swojemu ojcu, który chciał mieć chłopaka, który lepiej traktuje swoich jakby podopiecznych chłopców niż ją samą. Aine jest typem, który szybko wpada w złość, nie pozwoli o sobie decydować i za wszelką cenę chce postawić na swoim i iść swoją drogą. Bertram. Ciężko mi jest określić jego charakter. Wydaje mi się, że jest z tych burowatych i mrukliwych, za którymi jednak dziewczyny szaleją. Pomimo trudnego charakteru Aine, traktuje on ją jak swoją młodszą siostrę i wiele jest w stanie dla niej zrobić do czasu, kiedy głosy mącą mu w głowie. Od czasu, kiedy zaczyna słyszeć te głosy, staje się bardziej oziębły i brutalny. I tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest. Dosyć szybko jakby dał się zwieść tym głosom i nie do końca jakby umiem go określić, jaki on jest, czego się po nim spodziewać. Jest to postać, o której jest dużo, ale tak naprawdę niewiele. Mamy tutaj dwa główne wątki. Pierwszym to jest główny zły, czyli ojciec Bertrama, którego nasi bohaterowie śledzą, próbują wyśledzić przez całą książkę. Jest on takim jakby niedoścignionym wrogiem, bo cały czas jest o nim mowa, oni cały czas go szukają, ale on w dalszym ciągu pozostaje nieuchwytny. Druga sprawa to ziarna Relenvel, które też nikt nie wie czym są, ale one się jakoś wiążą z naszymi głównymi bohaterami i też przez całą książkę próbują oni się dowiedzieć o nich czegokolwiek. No i poza tym, że pomysł fajny, ci starzy bogowie fajnie, bohaterowie w porządku, przy czym no Aine jest denerwująca, bo jest taka, wiecie, taka zadziorna i wszystkim robi na przekór, no ale taki charakter. Z drugiej strony ten Bertram, który się tak podoba innym kobietom, a tak naprawdę jest takim mrukiem ponurym i nie wiadomo za bardzo, co mu tam pod kopułą siedzi. Przeskoki w czasie. To mi się na początku podobało, bo mieliśmy właśnie jakiś moment z dzieciństwa, jakiś moment kilka miesięcy później, jakiś moment kilka lat później i to było okej, dopóki nie zaczęło być to standardem w tej książce. Po prostu tych przeskoków jest za dużo. Mamy jakąś historię i ona ma swoją narrację i ona się toczy i nagle jak mamy taki przeskok, to musimy wszystko się dzieje od nowa. Musimy się na nowo wbić w tą historię. I o ile kilka takich przeskoków jest w porządku, o tyle tutaj miałam już przesyt. Nie potrafiłam się wciągnąć w historię, bo ona zaczynała się kolejny raz na nowo. Kolejny raz musiałam się domyślać, co się działo, jak to wpłynęło na Aine i Bertrama, dlaczego oni się teraz tak zachowują. No i w pewnym momencie po prostu te przeskoki zaczęły mnie męczyć. Kolejna rzecz, która wytrącała mnie z rytmu czytania, to wrogowie, o których cały czas jest mowa, ale tak naprawdę nic konkretnego. Czyli takie non-stop mówienie nam, kto jest zły, ale nic nie niesie to za sobą. Kolejna rzecz, która wybijała mnie z rytmu czytania, to wszechobecne tajemnice, które nie są w żaden sposób komentowane przez głównych bohaterów. To znaczy Aine słyszy głosy,
są te ziarna. Nie wiadomo, czym one są. Żaden z bohaterów nie próbuje tego jakby podsumować, tylko po prostu to się wydarza i w pewnym momencie robi się z tego chaos, bo ja nie umiem sobie tego poukładać. Oni tego nie umieją poukładać, więc jakby tych tajemnic, tych luk w powieści jest zbyt wiele. Ja wiem, że one się tam kiedyś wyjaśnią, ale w trakcie czytania bardzo mnie to wybijało z rytmu. Podoba mi się aspekt psychologiczny między Ainę a jej ojcem. To, że ona próbuje mu zaimponować, to, że lubi walkę i chce być zaradną kobietą, a nie tylko żoną, która musi rodzić dzieci. Natomiast jej ojciec tego do siebie nie dopuszcza i żyje wobec takich starych zasad, właśnie nie powiedziałabym starych, po prostu Ainę jest taka zbudowana w tamtych czasach. I on jakby nie trafia do niego to, co próbuje zrobić jego córka, a właściwie jest tylko gorzej. I ten aspekt psychologiczny mi się bardzo podobał. Jest to tutaj dobrze opisane. Natomiast to, co się dzieje z Bertramem, już gorzej. Natomiast pomimo wszystkich tych luk, pomimo tych tajemnic, które mnie już za bardzo przytłaczały i jakby wybijały z rytmu, to książka jest wciągająca, świat jest ciekawy i myślę, że można to fajnie dalej poprowadzić. Jestem ciekawa, jak autorka to dalej poprowadzi, jak będą się relacje między Ainę i Bertramem układać. Podobają mi się też postaci drugoplanowe. Na przykład Karzeł, który towarzyszy Ainę. No i te postaci drugoplanowe sprawiają, że książka jest pełniejsza. Że nie mamy tylko jednej osi, jednego wątku, tylko właśnie oni tworzą takie bardzo fajne tło. No i ta książka skupia się głównie na relacji między bohaterami, natomiast sam świat jest mało opisany, jest mało konkretny, jest zaznaczone. Tak właśnie mówię, składa się ten świat z wszystkich tych tajemnic, ale nic więcej, nic konkretnego nie jest o tym napisane. Potrzeba takiego jakby podsumowania, takiego osadzenia tego wszystkiego w przestrzeni. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że naprawdę jestem ciekawa kontynuacji i tego, jak autorka dalej poprowadzi tą narrację. I czy dowiemy się troszkę więcej o świecie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.